Kochani, już udało mi się wnieść całe te kartony z karmą do samochodu. W tej chwili właśnie mam z tyłu te dwa kartony po blisko 30 kg karmy. Jadę właśnie do fundacji. Jestem już na miejscu, niestety maseczka, wiecie jak jest. Słuchajcie, już byliśmy na miejscu, wszystko się udało. No niestety są mega dzisiaj zajęci, także się umówiliśmy na następne spotkanie. Dzisiaj jest sobota, także mają dużo roboty. Obyliśmy się na kolejne spotkanie, na którym zaprezentujemy Wam też, co tam się dzieje. No dzisiaj 40 chyba mef, z tego co tam widziałem. Mnóstwo bocianów, jakichś różnego rodzaju dzikich zwierząt. I wszystko też Pani przyjechała z jeżami. Także tutaj, tak jak mówię, cały czas się coś dzieje. Karma się mega przydała, to się ludzie prawie wzruszyli, jak przekazaliśmy to wszystko. Niestety przeprosili nas dzisiaj ze względu na to, że naprawdę jest mega roboty. Mało ludzi, a dużo zwierząt. Także pogoda naprawdę piękna, sprzyjała nam dzisiaj tym spotkaniu. Także do zobaczenia, prawdopodobnie w następnym tygodniu nagramy też tutaj fajnego wideobloga dotyczącego właśnie, co ta fundacja robi. Słuchajcie, najważniejsze w tym wszystkim to, żeby oczywiście żebyście wiedzieli, że jak macie dzikie zwierzęta, jeśli znaleźliście dzikie zwierzę, to i to zwierzę potrzebuje pomocy, to takie organizacje są, takie stowarzyszenia są, możecie tutaj zwierzęta gdzieś tam też dostarczyć, żeby zapewnić im życie lub zdrowie. Natomiast pamiętajcie też o jednej rzeczy, ci ludzie robią to charytatywnie, dlatego mówię też ta karma i to wszystko, co zrobiliśmy razem, im się mega przyda, więc oprócz tego, że możecie zapewnić zdrowe życie tym dzikim zwierzętom, to pamiętajcie, że fajnie ich wspierać, tych ludzi, pomagać im, tak jak my to wszyscy robimy. Dzięki bardzo.